Cykliczne wydarzenia, które są okazją do pochylenia się nad tą psychiczną kondycją człowieka, od lat współorganizują w Bolesławcu środowiskowe domy samopomocy i tutejszy szpital dla nerwowo i psychicznie chorych. Zwykle okazją do tego jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Nasze miasto słynie z ceramiki, ale także ma ogromny szpital psychiatryczny, ma poradnie. Niedługo prawdopodobnie będzie miało też centrum usług psychiatrycznych. Dlatego uważamy, że w naszym mieście dużo powinno się mówić na temat zdrowia psychicznego, a tematem tegorocznego święta ogłoszonego przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego jest zdrowie psychiczne młodych ludzi w zmieniającej się rzeczywistości. Dzień dobry Państwu. Ja bym chciał tylko zaktualizować. Centrum Zdrowia Psychicznego 1 października ruszyło. Tak? Także to jest coś, co już się dzieje. Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu to przede wszystkim konkretne działania nakierowane na problemy, które dotyczą również mieszkańców. Dlatego patronuje im prezydent miasta. Jestem zbudowany przede wszystkim obecnością, proszę Państwa, bo wydawałoby się, że temat taki może mało atrakcyjny, a okazuje się, że zainteresowanie jest. Ja przed chwilą wszedłem w internet i poszukałem artykułów dotyczących właśnie problemów psychologicznych. Mam tutaj taki artykuł, który mówi o tym, że fala samobójstw w Polsce w ciągu roku ich liczba wzrosła o 13%. I to był jeden z dyskutowanych w trakcie konferencji tematów, a towarzyszyła jej ciekawa wystawa prac plastycznych, które podejmowały różne problemy związane ze zdrowiem psychicznym i sytuacją człowieka w różnych stanach emocjonalnych.